No i dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, który jest kręcony w tym tuneliku foliowym, tak jak i zresztą poprzednio, czyli tak jakby kontynuacja. Jak zdążyliście zauważyć, trafiła tu już karambola, z tego względu, że w boksie tropikalnym, stojąc gdzieś w głębi, w kącie, nie otrzymywała już w ogóle promieni słonecznych, a karambola je po prostu potrzebuje. Przekonałem się o tym już 2 lata z rzędu, doświetlając jesienią i zimą. Niestety pomimo intensywnego doświetlania traciła wszystkie liście, więc tutaj powinna się mieć dobrze, bo jak widać, jak jest słońce, to na nią trafia, oby też nie za dużo. Zobaczymy, jak będzie sobie tutaj radziła, ale karambola woli światło niż temperaturę, ona nawet w niskiej temperaturze jesienią dobrze się czuje. Ważne, że jest trochę słońca i że w dzień jest ciepło. Na dworze oczywiście pogoda nie dopisuje, jest dość silny wiatr, pomimo tego, że wydaje się, że jest słonecznie. W środku tutaj jest ciepło, no bo słońce wiadomo w tunelu zagrzewa. To na zewnątrz jest tylko 7-8 stopni przez cały dzień. No tak trochę na kurtkę zimową. No i następne kilka nocy z rzędu podobno nam grozi lekki przymrozek albo temperatury w granicach 1-2 stopni. Czyli jak co roku powtórka z rozrywki, chociaż jeszcze nawet z zimnej Zośki nie było. Może być dopiero w maju. Będę dogrzewał w nocy kilka dni z rzędu tym cyfrowym grzejniczkiem, więc 10 stopni to tu powinno być minimum i powinno być ok. Kolejną rośliną, którą tu przeniosłem z braku miejsca u góry, no w boksie to ona po prostu już zasłaniała wszystko, jest ta oto roślinka z tymi gigantycznymi liśćmi. Liście naprawdę są spore. Jest to jabłko malezyjskie, tak się to po naszemu nazywa. Tego jest troszeczkę odmian, no ale przyznacie, że liściory są niezwykle duże. Ta roślina w najbliższych latach może dostać niezłego kopa, jeżeli chodzi o wzrost, więc no, z tego wyrośnie prawdziwe drzewo. A patrząc po wielkości liści, to sobie wyobraźcie, jak drzewo ma mieć takie liście, a one mogą być jeszcze większe i wierzcie mi. Miałem 3 albo 4 takie rośliny, została mi tylko jedna, bo przeceniłem trochę jej możliwości zimowania. Wydawało mi się, że zimuje w niskiej temperaturze, tak jak cytrusy, i przetrzymywałem ją w 10 stopniach. Okazało się, że nie jest to prawdą, że ona świetnie się maskuje w takiej temperaturze, trochę jak sałata w lodówce. Jak wyjmiecie sałatę z lodówki, taką świeżą główkę, to wygląda jakby jeszcze rosła, ale już nie rośnie. I tu było tak samo. Przez całą zimę były ładne liście, wszystko było ok. Przychodziła wiosna, roślina nagle ciach, usychała praktycznie z dnia na dzień, nie do odratowania. No i efekt taki, że mam już tylko jedną, no ale ważne, że jest. Jest to roślina olbrzymia, więc na razie mi się do kolejnej nie śpieszy. Mam jeszcze 2 inne odmiany, więc jest fajnie, że tak powiem. Tutaj mamy Mamena americana, jedną z 3 pestkowych roślin, które wam zimę pokazywałem. Włożyłem ją tam. Co do niej, to wiem, że daje radę w chłodzie. Oczywiście też pewnie nie można z nią przesadzać. Mamy tutaj jabłko, gwiezdne jabłko, Kamito, jedną z moich sadzonek. No i 2 sztuki z góry przyniosłem, takie wyższe grawiole. Myślę, że powinny sobie już tutaj dać rady. Mamy tutaj też rolinię wysianą z pestki wcześniej. Mamy też feoę, która jest ukorzeniona. I mamy też całą tackę wysianej rolinii, którą właśnie teraz przesadzam. Te rolinie, które tu widzicie, to takie 100% pewniaki. Wiem przynajmniej, że to jest rolinia, bo mam je prosto z owocu, z super pewnego źródła. Ogólnie z tymi flanszowcami, bo do tego zaliczają się wszystkie tego typu rośliny, jest problem, bo nasiona idzie kupić, jest to możliwe, ale bardzo dużo tych ofert jest oszukanych. Z tego względu, że wszystkie odmiany tych roślin mają bardzo podobne do siebie nasiona. Jeżeli nie macie doświadczenia, to w ogóle ich nie rozpoznacie, a niektórych odmian w ogóle się po prostu nie da rozpoznać, więc trzeba je mieć takie z pewnego źródła. Tutaj akurat w przypadku gravioli mam to z własnego owocu, który kiedyś kupiłem. Owoc był po prostu kozacko pyszny, no i graviola dobrze rokuje, szybko rośnie. O niej jeszcze coś w przyszłości z pewnością powiem. Natomiast rolinia jest praktycznie nie do zdobycia. Nasiona jej się pojawiają czasami w sprzedaży. Ja kupowałem wielokrotnie, ale mi nic z nich nie kiełkowało. Kiedyś wysiałem rolinię, wyszła jedna roślinka. Okazało się, że to rolinią nie jest. To jest jakaś atemoja czy coś w tym rodzaju. Więc ciężko jest zdobyć nasiona takie, że tak powiem,
pewniaki stuprocentowe i możecie czasami uprawiać coś, co wydaje wam się, że jest rolinią, a po kilku latach się okaże, że to jednak rolinią nie jest. Rolinia jest ceniona za swoją jakość owoców i smak, chociaż nie miałem nigdy okazji kosztować, to wierzę, że kiedyś w przyszłości skosztuję, bo należy ona do roślin w miarę szybko rosnących, tak samo jak i grawiola. Zobaczymy, co z tego w przyszłości będzie. Jak na razie przesadzam do troszeczkę większych doniczek. Nadmiar pójdzie gdzieś na sprzedaż, a sobie zostawię z 2-3 sadzonki, no i będę próbował uprawiać z tego jakieś większe drzewa. Dużym plusem flanszowców, w szczególności właśnie grawiola, rolinia, jest to, że one dość szybko rosną i dość szybko zawiązują owoce. Ich się właściwie nie szczepi. Te rośliny pozyskuje się głównie z nasion. Nawet w rodzimych krajach je po prostu wysiewają. I te owocowanie jest bardzo powtarzalne. Także tutaj mogę liczyć w przypadku gravioli czy rolini, przy właściwej oczywiście uprawie, nawet karłowatej z przycinaniem, że w trzecim, czwartym roku pojawią się pierwsze kwiaty. Jak to będzie z uzyskaniem owoców w naszych warunkach, no to już nie wiem, to już jest kwestia eksperymentowania, bo zwykle drzewa jak kwitną pierwszy raz, to nie zawiązują owoców dopiero za drugim lub trzecim. Mam na przykład czerwoną atomoję, chyba atomoja to jest Red Israel odmiana, no i tutaj w tym wypadku kwitła już 2 razy, a owoców niestety jeszcze nie było. No i na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Troszkę poprzesadzałem, także porozdzielane wszystkie sadzonki osobno, tutaj na dole również. Słońce już właściwie zachodzi za horyzont, zbliża się godzina 19. Także wam dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Cześć i na razie.